Witam was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dziś lecimy sobie z testem i recenzją petard, które dostałem od widza Damiana Piro, którego serdecznie pozdrawiam i serdecznie dziękuję. I dzisiaj lecą bardzo ciekawe petardki, czyli emitery dźwięku, emitery dźwięku TXP859, a teraz to się nazywa w ogóle XP1013, kategoria P1. I są to super krakery, myślę, że bardzo znane stare petardy od Triplexa, bardzo dobrze każdemu znane. Jeszcze była kiedyś stara czarno-szara wersja, później właśnie w takiej kolorystyce, ale NWP. No i teraz przyszła pora na oczywiście emiterki jako P1. Jakość wykonania wydaje się naprawdę ok. Neku mają tyle samo co ich wersja NWP. Ta kolorystyczna, czyli 3 gramy na sztukę i zobaczymy, jak się prezentuje pojedyncza petarda. No, korpus wydaje się naprawdę gruby, zobaczcie zresztą sami. No tak, korpusik całkiem ładnie. Jakość na pewno nawet nie wiem, czy nie wyższa niż w przypadku NWP, ale zobaczymy, jak to będzie z mocą, bo to chyba najważniejsze. Niby 120 dB z 45 metrów, ale nie wiem, jak oni to testują. No i NEC 3 grama na sztukę. Rok produkcji 2017. Cena dosyć niska, około 10 zł, można już je dorwać. Także lecimy z teścikiem. Zapraszam do oglądania. Jestem masakrycznie ciekawy tych petard, czy to będzie jakiś hit, w sensie przebój, czy może po prostu totalny syf i nie będą nawet do pięt dorastały starym, dobrym TXP859. Dobra, i lecimy z testem tych XP1013. I dla porównania mamy starą TXP859, więc bierzemy sobie dwie sztuki tych i jedną sztukę tam i idziemy na takie właśnie pole pełne tych płatków liści, żeby zobaczyć... Płatków liści? Boże, płatków kwiatów, no właśnie. I zobaczymy, które jakby dalej rozwali te płatki. Więc najpierw leci... Zresztą tam jest więcej. Petarda, emiterek dźwięku, a później poleci ta stara. No. I zobaczcie, tutaj sobie położymy. I jestem to mega. Jest emiter? Tak, jestem. To jest XP1013. Jestem mega ciekawy, czy to będzie hit czy kit. No. Dobre, bardzo dobre. Dobra. Teraz stara. Stara, no. I zobaczymy, jaka będzie różnica. Bo jednak. A no, może trochę ten. I tutaj mamy. No. Stary. O nie. Super krater. Stary. Zobaczcie, tu był krater. A, jednak nie. Nie. Jednak stary jest mocniejszy. O wiele. Ale ty miałeś jakiegoś turbo starego. Patrzcie. Nie, o wiele to może jeszcze trochę za dużo. Ale jest różnica, wyczuwalna. Stałem dosyć blisko i jednak... Jest różnica duża. Jedzący dym. To jeszcze jedna nowa, żeby Odpalaj. Się upewnić, czy tamta sztuka nie była... No. Jakaś... Nad lądem by mogli popracować. Ty, ta była lepsza. O, no. Ta była lepsza. Ej, to zależy strasznie od sztuki. Bo ta na przykład Pasnie. Była taka no. średnia. A ta jest taka jak stara. Kurde, nie, te petardy są mega dobre, jak zadychę. I one są, ile mają? One mają cenę? Tak, mają. Tak, to są P1. Bardzo fajne. Ale jeszcze... Czas na teścik na trawie. Teścik na trawie, dokładnie. Może tu jest fajna taka... fajna kępka. Tu jest dobra tu, w miarę. No, tu jest tak dosyć gęsto. Odpalaj. I leci sobie super krakerek. Ja też, bo to kurde dobre jest. Tu widać było, że jest kurde mocno. Jest to 0,5 i to 0,6. Jest super kraker rozwalił. Mega, duży, dosyć spory krater. No zobaczcie sobie przy zapalniczce. No. Dokładnie. Odpalamy. Tak. Hammer H2. Jeszcze pójdzie do pojedyneczku. Dokładnie. Uff! A ja ładnie nagrałem. Ty nagrałeś, bo ja się obracam. O fuck, ale mi dało po uszach. Ale mi dało po uszach, skurczysyństwo. No, te petardy mają mega krótki zapłon. Mega. No. Dobra, teraz te XP859. Znaczy XP1013. Te lepsze. Ale
Ale ten... Wydaje mi się, że ten mógł być troszkę mocniejszy, ale to przez to, że staliśmy tamtego blisko, będzie ciężko porównać. Jak zobaczymy na dziurę tutaj tak, tutaj była taka. Myślę, że bardzo podobnie. Bardzo podobnie. I przed Wami chyba jedne z ulubionych petard tego sezonu, czyli emiterki XP1013. Naprawdę okazały się wyśmienitymi petardami. Jedynym minusem jest to, że różnie wypada ze sztukami. Jedna sztuka jest naprawdę bardzo potężna, jak stara 859, nawet może troszkę mocniejsza, a druga sztuka na przykład jest już nieco słabsza, ale te słabsze sztuki zdarzają się dosyć rzadko. No może takie dwie, jedna na odpalonych ponad chyba 7-6 petard nam się trafiły, takie dwie słabsze. Ale poza tym naprawdę petardy mają 3 gramy, to czuć, moc jest naprawdę mega mocna i to też na to wpływa gruby korpus, dobra jakość wykonania i tak dalej. Za około 10 zł ocena ode mnie dla nich to 9 z plusem na 10. W roku 2019 chyba będzie ciężko, żeby jakieś inne petardy nasze emiterki 859 przebiły. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na Piropolsce możecie swoją drogą bardzo tanio kupić, chyba 9 zł za paczuszkę bez żadnej promocji.